Siemanko, jak się wam podoba postać Czarnej Wdowy? Mi sprawia wiele przyjemności strzelanie z broni. Przede wszystkim dlatego, że jestem ogromnym fanem gier FPS. Słuchajcie, za chwilkę zobaczycie walkę z dużym przeciwnikiem. Będzie na pewno ciekawa i interesująca. Zapraszam was do oglądania tego odcinka, a i przy okazji, jeśli wam się podoba, no to zostawcie lajka oraz suba. Także oglądamy! Może jednak nie? To jest Crash Bandicoot. Nie mam pojęcia, nie wiem. Monika, ładne wdzianko. Narobiłaś mi już dość problemów. A to nie koniec. Gdzie dziewczyna, Moniko? No, to nie takie proste. Dokąd zabieracie jej kina? Szalenie naukowcy. Bezpieczne miejsce. Nie oddam ci swoich zabawek. No jasne. Nie, nie zabawki. Szlachetna ofiara dla większego dobra. Bingo, geniusza zła. Odkręcam kąta, siedząc w tym zapandrze. Śmiej się ile chcesz, ale we wszystkim, co robię, mam na względzie przyszłość ludzkości. Twoi więźniowie też są. Przypadkowe straty są nieuniknione. Powinnaś coś o tym wiedzieć. Słyszałam już ten argument. Kończy się tak, że ktoś ginie. Czy to wszystko nie wasza wina? Dobra. Nie zapomniałam dnia A. Ani ja. Ale Nersi wyrządzili już wystarczająco dużo zniszczeń. Zabili dość ludzi. Świat to zobaczył podczas dnia A. Nie potrzebujemy was więcej. Póki będziecie trzymać ludzi w klatkach, nigdzie się nie wybieram. Ale ją długa tutaj. Chyba już się skończyło. No nie, nie mi będzie ciężko. Ups. A ona gdzieś się schowała? A nie, jeszcze mam sporo życia. No dobra, załatwione. Nie wróciła Monika. A poniżej połowy życia, mniej niż połowę. Spoko. Z 5 lat musiałam być grzeczna. Dobrze jest wreszcie móc skopać ci tyłek. Czytasz mi w myślach. ale przywaliła. Załatwiona. Monika, masz naprawdę wiele na sumieniu. Dokąd przenieśliście Inhumans? Chciałabyś wiedzieć. Zabiła ją? Diabła. Tak nie łatwo się nie wywiniesz. Shield się zjawiła. Mam tu specjalnego gościa. Związać ją. Monika idzie z nami. No, to chyba Inhumans mają dość tego wszystkiego. Można kogoś podwieźć. No w końcu. Maszyna już lata. Hej, widziałeś może nastolatkę, brązowe włosy tego wzrostu? A, tak. Akurat wie, że to o nią chodzi, nie? Ale nie chciała iść. Idźcie, no już. Kamala! Czarna wdowa? Co ty tutaj robisz? Chodź, wynosimy się. Ja... wracam do domu. Co się stało? Do Jersey. Kogo ja oszukuję?
Nie jestem bohaterką. Mam Quinjeta pełnego ludzi, którzy się z tobą nie zgodzą. Nie panowałam nad sobą. Ja nic, tylko mdleję, to... żenada. Hej. Błędy się zdarzają. Tak szczerze, nie jestem dumna z akcji w Jersey. Tancereczka. Słuchaj, mała. Jesteś bohaterką. Musisz jedynie przekonać samą siebie. Chodź, wynośmy się stąd. O proszę. Jego była dziewczyna, przecież nie? Nic ci nie jest? Przepraszam. Nawaliłem. Nie. Spokojnie. Może... wejdziesz do środka? Tancereczka? Dobrze cię widzieć, Bruce. No to już mamy coraz więcej Avengersów już co, na pokładzie. Dokonam tylko Kapitana Ameryki i Thora. Tego składu, który był na co początku. Sądzisz o tej odważnej, błyskawicznej misji ratunkowej? Chcesz usłyszeć komplement, Tony? Spotkajmy się na pokładzie dowodzenia. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby wykonać ruch, póki AIM jest w defensywie. Jasne, jasne. Przyjemności później, rozumiem. Tancereczka. A ja ciągle nie umiem się ciebie pozbyć, prawda? Już wiemy skąd nikt tancereczka. Tancereczka. No dobra, zobaczmy co dalej. Tu coś jest, jakaś skrzyneczka. A co w środku? Witajcie, słodziaki. Tęskniliście? I zestaw broni. Spoko. To nieźle. A tutaj co mamy? Kim chcę dzisiaj być? Bielanki, tak? Dość skromne to pomieszczenie, ale... że sobie z presem pod siebie. Mnóstwo granatów. Granaty? Tak. Jest tutaj dwie pary okularów są, ale coś... Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, patrzmy tam się. Jak to wygląda? Trochę wyżej. Tak jest. Tak jest, tak jest. Tak jest. No z pomocą całej tej grupy, z pomocą Inhumans, to wydaje mi się, że mogą bardzo szybko zrobić z tego statku w miarę niezłą. Niezły. Dobra, muszę iść na pokład dowodzenia. Niezły transport sobie. Przede wszystkim go odrestaurować. Zmykam, papa, na razie, Dara, trzymaj się, na razie go. Streamujesz jutro, 10:30, baba? Jutro jest Teamfight Tactics. Patrzmy jeszcze umiejętności. Ciąty. Patrzę jak. Aż. Fajne ma to. Jos Madripor. Madripor. Tutaj. To jest atak. To jest fajne.
zaczerpał serią. I po prostu zrobi z niej to teraz John Rambo, teraz chwilę się pokaże. Jakie wielkie skoki. Realność. Teraz do... Chyba nie mogę. Dobra. Jeżeli WoW jutro... WoW. To na pewno wpadnę o 10.30. Może być pewien. Wpadnę pogląd. O, podeślę ci jeszcze dzisiaj na tym, na Messengerze link do tych questów, żeby się wzmocnić. A przynajmniej ten poziom naszyjnika podnieść. Stawki zakwip. Ale mnóstwo tych. Teraz. Spoko, spoko. Na razie trzymaj się, dobranoc. Nowa porcja. Witaj z powrotem, Avengerze. Mam dla ciebie coś nowego. Okay. Naprawdę potrzebujemy z tym twojej pomocy. Nie. Tego nie zrobimy, bo to 50 mocy aż wymagane jest w tym zadaniu. Mamy chyba z 10. Nie. Rady. Absolutnie. Tylko na słońce w tym. Ale ktoś się zarobiło. Jakieś postępy z konsolami? Kontrola to prymitywny zestaw, ale wystarczy do prowadzenia. Dobra robota. A boję, że nie. Klony. Bez żadnych. A, to też są B. Żadnych dodatkowych atrybutów. Ile ich tutaj zasiada? Dajcie, co tu się dzieje? Teraz miejsca im zabraknie na tym statku. Dobra, zobaczmy, pogadajmy z Tonym, zobaczmy, jak będzie cała rozmowa. Wiemy, gdzie się wybiera AIM? Na Manhattan. Tarleton zaprezentuje swoje adaptoidy podczas imprezy AIM. To brzmi jak nazwa kapeli grającej covery progresywnego rocka. Możemy wbić na tę imprezę, ale trzeba uważać. Prędzej zabiją pozostałych więźniów, niż zaryzykują zdemaskowanie. Musimy dowiedzieć się, gdzie mają laboratorium i je zamknąć. Dobrze, że złapaliście zastępczynię Tarletona. Jeśli ktoś może przekonać ją do mówienia, to Bruce. Już zgłosił się na ochotnika. Nieźle, Tony. Idź do pokoju przesłuchań. Dam znać Bruce'owi, że wszystko jest gotowe. Pani Romanow, doktor Pim chciałby porozmawiać z panią w wolnej chwili przy stole strategicznym. A jestem przy stole strategicznym. Pozdrowienia z mrowiska. Nataszo, dzięki za pomoc w więzieniu AIM i za wszystko, co zrobiłaś jako tancereczka. Zastanawiałem się, kim jest nasz tajemniczy anioł stróż. Nie ma sprawy, Hank. Czasem brudne ręce wykonują robotę najlepiej. To prawda. Ale jak do diabła udało wam się bez Terrigenu uruchomić Chimerę, nie wspominając o wzbiciu jej w powietrze? Chimera ma taki sam standardowy silnik jak reszta helikarierów. Jest trochę jak auto hybrydowe, ale takie, wiesz, fajne. Coś mi mówi, że nie dzwoni pan tylko po to, żeby podziękować, doktorze. Przyznaję się do winy. Poszperaliśmy trochę w danych, które przysłałaś nam z więzienia. AIM udało się pomyślnie przetransportować większość Inhumans. Namierzyłem statek, ale potrzebujemy kogoś, kto się tam uda. Zrobimy, co w naszej mocy. Dziękuję. Przesłałem już nieco szczegółów misji do waszego stołu strategicznego. Bez odbioru. Pani Romanow, witam z powrotem na pokładzie Chimery. Posiadam informacje na temat potencjalnych dezerterów z AIM, które przekazała mi pani jeszcze jako tancereczka. Oznaczyłem na stole strategicznym miejsce, które może panią zainteresować. Dzięki, Jarvis. Cieszę się, że znowu opracowujesz dla mnie szczegóły misji. Ania. Pierwszy. Powska czarna wdowa. Pajęczy. Arma. Ciągle są jeszcze jakieś. Jak za dawnych czasów, jak to mówią. Ach. Wejście pajęczycy.
Weźmy jeszcze to. Ciekaw. Mogę zagrać nawet. Tak, zagrajmy Czarną Wdową. Podoba mi się. Jak się nie ugra. Dobrze, panie komandor. Czy moi zdrajcy są na miejscu? Zgodnie z przewidywaniami. Obserwowałam laboratorium AIM, które znaleźliście na pustkowiach w Utah. Dziś rano przeniesiono tam naukowców. Czemu właśnie poczułem się pominięty? Spróbuj nadążyć, Tony. Jasne, ale musisz wtajemniczyć mnie w twój super tajny szpiegowski plan. Wdowa ma kontakt z grupą naukowców z AIM. Chcą przejść na stronę ruchu oporu. A więc to operacja ratunkowa. Nieźle. To mądrzy ludzie. Może nawet mądrzejsi od ciebie. Takie umysły przydadzą się po naszej stronie. Pójdę przodem, ale jeśli dam znać, pewnością się przydadzą. Podeślijcie mi wsparcie. Dobra, wybieramy, zostawiamy, tak? Matchmake? Kimś chyba to. A, muszę potwierdzić tą rejestrację, już wiem. Wiem. Więc co to zrobię? To jest możliwość grać multiplayer w tej grze. O, ja aż trzech towarzyszy będę miał. Myślę, że to będzie ostatnia misja. No. Ten Hulk jak leży. Podobno. Jak często się z nimi kontaktowałaś? Jako tancereczka? Bardzo często. Kiedy mnie zdemaskowano, straciłam dostęp do firmowego maila. Zachęcałaś do zdrady pod nosem AIM. Nieźle. Dobra, i lecimy. Tyle w stworzenia w Molce. Bardzo, to wywalę, żeby o to chodzi, może pomitaj. Nie ma. Tam jest unieszkodliwienie węzła zasilania AIM w tym rejonie. Gdy zabraknie prądu, naukowcy będą mogli uciec. Czy ci naukowcy mają coś wspólnego z Dniem A? Pracowali w laboratorium Tarletona. Dokładnie w tym, które odkryło Terrigen w zakresie. Podejrzewam, że chcą zdradzić Tarletona, bo czują się winni. Coś się zbliża! Nie nadążają chyba, co? Trzeba szybko dotrzeć do placówki z węzłem zasilania. Brak prądu. A tak dobrze wam szło. Ciągnęłam! Oni jeszcze się czają, bo nawet nie zaczęli. Dawaj. Chciałem uderzyć Tonego. Chciałem obronić, tak? Jasne, że będzie. Może zaboleć. Oj, zabolało. Dobra, ja zostanę w środku. A to tylko. Co za strata? Nigdy nie wiem, czy zamierzasz działać cicho, czy narobić hałasu. Czasami sama to. Nikt nie przychodzi. Tam jest. Przegrana nie wchodzi w grę! Coś ci wpadło do oka?
Prawie udało mi się otworzyć drzwi ośrodka. Proszę trzymać się w pobliżu węzła. Właśnie, wracajcie do węzła. Mogą być w środku. Jak na bok się odchyli, tak dostał. Udało się. Drzwi otwarte. Dobrze. Ruszam do środka, żeby zniszczyć węzeł zasilania. Jakieś może tam jeszcze przedmioty zostały na górze? Czekajcie. O, widzicie? Jeszcze co? Chyba już wszystko ogarnięte. Tak jest. O, Hulk już tutaj buszuje. Doktorze Forson, słyszymy się? Zaraz zacznę dywersję. Słyszymy cię, wdowo. Jak wygląda sytuacja? Jest nerwowo, ale ruszymy, jak tylko odwrócisz uwagę AIM. Szykujcie się do wciśnięcia gazu. Załatwmy ich! Zniszczenie wszystkich czterech turbin zdezaktywuje węzeł zasilania i powinno zwrócić uwagę AIM. Tylko przyślij mi to wsparcie Avengersów, proszę. Hill, jak tylko to zrobię, cała baza rzuci mi się do gardła. Namierzę samolot. Ty skup się na przeżyciu. On jest taki mało pomocny. Koniec ty! O, ale mnie nadrzuciło nagle. O, tu mi nagle zniknął. Do Halka chciałem strzelać. Hulkbustera! Dobrze, doktorze Forson. Proszę się szykować. Myślę, że powinniśmy ruszać. Ludzie AIM są wszędzie. Na przykład tu. Całkowicie nie odwrócimy uwagi AIM. Tylko grzejemy silniki.
Jasne. Co jeszcze został? A, tu został jeszcze. Dobrej nocy! Czekajcie na mój sygnał, doktorze. O, jest to proszę, pośpiesz się. Jestem pewien, że znajdą nas lada chwila. Forson, odczekajcie jeszcze 30 sekund, zanim wystartujecie. Wynosimy się stąd w diabły. My... Niech to szlak. Forson, wylecieliście? Ups. Nie odpowiadają. Wejdź na górę. Gdzie? Dobra, tutaj. Odku. O, tylko jedna się z nami zabrała, a Hulk i Iron Man? Namierzyli nas! Zaraz ich zestrzelą! Szlak! Podaj mi ich ostatnie współrzędne, Hill! Pracuję nad tym, czekaj! Dostaliśmy! Spadamy! Przygotować się na lądowanie awaryjne! Hill. 2 kilometry. Jednostki AIM zbliżają się do przewidywanego miejsca katastrofy. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. Pokonajcie ją, a być może zyskacie coś przydatnego. Udało się. Żyjemy. Ukryjcie się, jestem w drodze. Cofnęłam go. To tony. Jaki wielki, co to zrobiłeś? Czyli jednak gryzę! Nie patrzcie bezpośrednio na promień! Ojej. Oczy cię oszukują. Ała, robi robotę. Wiedział. O, tam coś ciekawego. O. Tam mi zalazł. Wiecie, kurde. Nie tak? By? Ale wracamy. Muszę tego robić, ale coś lubię sobie postrzelać. Jednostki wroga dotarły na miejsce katastrofy. Przyjęłam. Jest tu AIM.
Zaraz tam będę. Pokrycie wyparkowe powinna być szafa z bronią. Użyjcie jej. Dobry pomysł. Przynajmniej będą mieli broń. Dobra. Amy już tam jest! Nie na długo. Ratuj nas! Proszę! Już biegniemy. Przerwa! Mi bronić, a tego strzelam. Okej. Okay. Panie oto. O, to będzie dobry punkt do strzelania. Ależ wysyknął. Tu się wyjdę w takim razie. Już nie będzie szary. Specjalnie dla ciebie użyłem. 15. Stawkę dostał. To wszyscy już? Nie. Co? Leczę teraz. Ale komu? Tam jeszcze. To możecie zaszokować. Na razie. To tylko draśnięcie. Iron Man? Czy bardzo niski? Chodzi o ile zdrowia? Nie. Dobrze, już nie chodzi. Zakłócają moje skanery! Jasne, że tak. Zasilanie wróciło. Muszę zrzucić coś z serca! To... Okay, chyba wszystko. Nie poszło zgodnie z planem. Normalka. Jarvis, przyszła moja zapłata? Właśnie przyszedł pokaźny przelew. I co okończyna? Wejście pajęczycy. Ale ja jeszcze mogę sprawdzić sobie? Najmniej tam leżało jakieś fajne przedmioty zostały na tej mapce. Paska widma. Paska widma. Robiłaś to dla pieniędzy? Weź głęboki oddech, Hill. Wyjaśnij, gdy będę mogła. Lepiej wyjaśnij, gdy tu wrócisz. W takim razie pozwól, że obadam... Proszę bardzo. Co? Okay. Rozmontuj. To wszystkie rozmontuj. Tak. Tutaj to samo. Niech sobie zostaną. Pracę krajobrazową. Dobra, to myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o... To będzie...
Tak.